I tutaj też łapie się od razu zewnętrzne. Jedzie po linii. Wow! Ta para tutaj, te smoki. No i zaczynamy sobie zlot pojazdów azjatyckich, w ogóle samochodów azjatyckich w stylu azjatyckim, czyli smoki, jakieś takie inne rzeczy. Na razie mam Nissana, ale sobie zmieniam, więc jak chcecie sobie przygotować jakieś auto swoje, to proszę bardzo. Dzisiaj ustaliliśmy, że robimy sobie zlot driftowy, driftingowy na stadionie, bo jest tam nowy tor driftingowy, który musimy przetestować. I ty, ja mam tutaj jakieś takie zaczepy na tylnej klapie tego auta. To jest, ja wiem do czego to jest. To jest do tego, że jak ktoś się położy na dachu, żeby miał się czego złapać. I wtedy ten samochód idzie na rajdy i jedzie. Jak ktoś do końca OS-a się utrzyma, to dostaje puszkę piwa. Taka zabawa. Rajdy to dziki zachód jest. Zapro nie przyszło, no wszystkich nie dam rady zaprosić. O, ale fajna gleba, wow. Dobrze to wygląda, kurde. Fajnie wygląda. To jest ten Link CO, czy coś takiego to się, tak, jakoś tak to się nazywa. Bardzo fajny jest ten nowy SUV też, co dodali. On ma tam silnik 1.5. A nie, to jest 1.8, bo w hybrydzie ma 1.8. Bardzo fajne auto. Wyszło im, naprawdę. No i takie coś. No, jest coś takiego japońskiego. Czekaj, ja zobaczę, co tu jest napisane. Bo okazuje się, że jak macie tego tłumacza na żywo, to wam pokazuje, co tu może być napisane. Ten napis japoński to jest nocny biegacz. Tak w wolnym tłumaczeniu, to pewnie chodzi o night runner, nie? Nocny biegacz, ten japoński wyraz tutaj, czy tam zdanie. Co to oznacza? Tu można z tyłu otworzyć? Wow! No i tu mamy tą maskę. O, można ją podnieść. Fajnie. Patrzcie, co tutaj jest pod maską. Fałszustka jakaś, tak? Fałszustka jakaś przeładowana. Będę wam się przyglądał tym waszym furkom. Jakie macie porobione? Na pewno wybraliście coś ciekawego. Widzę, że tam Mati lata w Tsuru, tak? Taksówkowym. Rozumiem. Ostatnio mi ciężko tu wsteczny wchodzi w tej mojej skrzyni. Nie wiem, czy się nie wyrobiła już. Chyba będę zmieniał ten setup na Mozę, wydaje mi się. Jak jeszcze bardziej ją dopracują, to chyba tak zrobię. Jedziemy, jedziemy powoli. Aha, wyznaczę wam nam trasę. Tak mniej więcej, ale jak ktoś chce prowadzić, to proszę bardzo. Tutaj sobie jedziemy. O, ale mamy prostą drogę. Ua, to na lotnisku będzie grubo. Znaczy tam na tej prostej koło festiwalu. Startujemy. Ach, moja ulubiona część zlotu to jazda z wami. Takim spokojnym tempem jak na Forza Horizon 5. Oczywiście druga ulubiona część zlotu zawsze dla mnie to jest robienie zdjęć. A mniej fajna to jest właśnie te takie eventy. Bo tam trzeba, przeważnie kogoś oceniamy, nie? Ja nie lubię o was oceniać. Wiesz, kto co lepiej zrobił. Bo każdy to zrobi tak, jak potrafi, nie? Dzisiaj driftujemy. Jak ktoś nie będzie chciał driftować, to zawsze możecie sobie stanąć gdzieś z boku. I tyle. I też zerknę na waszą furkę, nie ma problemu. Tylko nie każdy dobrze się czuje w driftowaniu, nie? Ta Subarka jest piękna. Czekaj. Ktoś tam miał z przodu Subarkę, tak? Tak, podjedziemy do niej. Aladdin. O kurde, ja nie mogę gazu dodawać dużo. Bo mnie rzuca. Jest superka, czwórka. A, to jest ta rajdowa Subarka. Ja robiłem nią cały ten, całą tą rajdową mapkę. Zajebisty bodykit ma, trzeba przyznać, co? Ej, była taka nowa Subarka podobna do Toyoty GR 86. Ja jej nie mam. Tu widzę, że Szumi czymś takim właśnie jedzie, ale nie wiem, czy to nie jest, czy to jest Toyota, czy Subarka. Muszę na to zapolować koniecznie. Nie mam tej fury. Nie potrafię poznać, czy to jest Subaru, czy Toyota. Bo wiecie, oni mają takiego koopa, nie? Robią... Jeden robi silnik, drugi... Jedna marka robi silnik, a druga marka robi budę. Chyba od Subaru jest silnik, na przykład w GT86 macie od Subaru silnik, a buda jest od Toyoty. Coś tam jeszcze od Toyoty. Fajnie, fajny taki koop sobie robią, nie? Tak samo ma na przykład Hyundai i Kia. Są właściwie te same samochody, na przykład jak porównacie sobie, nie wiem, Kia Sportage do Tuscona.
bo Tuscon i Sportage to jest to samo praktycznie. O, tutaj zderzeń nie unikniemy. Nie wiem, jak się mówi. Jest tam 370. To jest ciekawe, bo te samochody z formuły Drift, można wywalić im to standardowe malowanie i one wtedy wyglądają jak zupełnie normalne samochody, a tu się nagle okazuje, że wyskakuje ci z z maski taka rura wydechowa i płomienie, nie? A to może zrobić wrażenie na jakimś tam normalnym wyścigu. I ktoś z was pisał pod którymś komentarzem ostatnio, pod którymś filmem, ale nie pamiętam którym, że te samochody z formuły Drift są przyczepne i można je fajnie zrobić na wyścigi. Nie próbowałem tego, ale chyba spróbuję, zobaczymy kiedyś. W ogóle jedną rzecz źle zrobiłem, bo włączyłem sobie filtry. Nie widać was na minimapce. O, teraz widać ładnie, nie? Ile nas tutaj jest. O, teraz to tak, jedziemy dalej. Teraz wszystkich widać. Fajnie tam zrobić jest zlot. Dlatego, że jest dużo miejsca i są takie... Jak to nazwać? W sumie stamtąd można obserwować cały stadion. Taki piedestał jakby. Gdzie można stanąć sobie autem i zrobić jakąś kozacką fotę. Tak jak do miniaturki tego livestreama. Ja sobie z jakimś randomem zrobiłem zdjęcie. Już się zaczynamy rozgrzewać, tak? Rozgrzane opony to dobre opony do driftu. Ole dymy. Nie lubię z wami driftować, bo nic nie widzę. No i wjeżdżamy, boys. Jest Bartuś, pilnuje tutaj. Cześć, Bartuś. Mamy same smoki. Najgenialniej to wygląda w nocy, nie? Bo tam mamy jeszcze te latające drony, one się świecą, w nocy lepiej to widać. Ale sam tor jest świetny moim zdaniem. Dużo miejsca na latanie. Genialnie tu jest. Dużo ten tor wybacza, to na pewno. Tutaj w Forzie Horizon 5 wbiłem sobie do Japanese Drift Master i tam zrobienie jakichkolwiek zawodów driftowych to naprawdę można się zesrać. Strasznie ciężko, tam są drogi wąskie, samochód trzeba dobrze stuningować. Jeszcze w tym demie masz, no praktycznie nie masz samochodów. Masz tylko jeden, wiesz, gdzieś tam dostępny, nie? I musisz go tak dostosować, korzystając z tej mocy, którą ma dostępną. Bez sensu. Ciężko mi tam było zrobić te zawody i w niektórych przypadkach się poddałem i stwierdziłem, dobra, srebro mi wystarcza, nie muszę robić na złoty medal. I tak zostawiłem. No to jest na razie demo, więc nie ma się co spuszczać, ale drażni coś takiego, no duma skrzywdzona. Patrz, no ale super. Nie, ja się tak nie stawiam z tyłu, bo mnie zastawicie chyba. A, trudno. Tak, żebym mógł dronem między wami polatać, robić jakieś zdjęcia. Zdjęcia muszą być. Ja mam taki fab folder u mnie na komputerze, gdzie mam wszystkie zdjęcia ze wszystkich zlotów, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy. Dobra, ja sobie stanę tu z boku i ustawiajcie się. Ojej, ty, tu jakiś ludzik stoi. A to co? Ty, tu jakaś Karen jest. Zobacz, jak macha rękami. Wkurzona, ty. No pana tą typę, ej. Dlaczego ją tak zrobili, ej? Karyna! A, okej. Okay. No, Karyna z bąbelkiem. Ej, ona nie wygląda jakby była szczęśliwa i zadowolona. Ona wygląda jakby była wkurzona, nie? Macha tymi rękami. O, zobacz, tutaj jest zadowolona babka. Ta babka jest zadowolona. Czekaj. To jest ta sama babka chyba. Tu jest wkurzona, a tu się już cieszy. Co wy tu macie za fury? Chyba każdy doniósł, jeśli chodzi o malowanie. Miały być azjatyckie klimaty, czyli japońskie, jakieś tam napisy, smoki, flagi japońskie. A ciekawe, co by było charakterystyczne dla Chin, nie? To chyba też smoki jakby. Ale jak wy się parkujecie? O, to ja już wiem, kto u mnie na osiedlu parkuje na liniach. Szymek! Ja już ci tam kartkę za wycieraczkę, albo nie, kupię sobie nalepkę. Że robisz ciulowe parkowanie. Co ty, Szymek, prawa jazdy nie zdasz. Szymek! Dla Chin smoki i lampiony. No tak, ale dla Japonii też pasują smoki i lampiony. Co jest takie typowo charakterystyczne tylko dla Chin? Czołgi? No może oni w sumie długo byli farmerami, nie? Bo tam rozwinęli się w ciągu ostatnich 100 lat tak mocno.
ale wcześniej to tam no byli do tyłu, że tak powiem, w stosunku do reszty świata. Ach, dobra, zaczynamy. Kuminator 47 przyjechał czymś takim, Nissankiem 340 SX, 240 SX, Felga, Senpai. Senpai to jest chyba mentor, tak? Coś jak mentor, albo taki szef czy coś. Przyjechał Senpai. Ma ten taki poszerzony body kit, ma też takie złącza na spoiler na dole. Ale ma spoiler zwykły. Znaczy no ten fordzowy. Ciekawie. Wygląda spoko. Pasuje, na pewno. Tu mamy tą Subarkę, którą żeśmy się podniecali wcześniej. Ej, zajebisty ten parking, trzeba przyznać. Specjalnie nam do zlotu takie coś zrobili, jestem pewny. Powiedzieli, Lucek robi te live'y. Co ma 12 osób na streamie, to zrobimy mu taki specjalny parking. Ej, Forza Horizon 5 jest teraz tak mało popularna. Wszyscy się nią tak już przejedli, że nawet ja jestem najpopularniejszym twórcą tej, wiesz, tej gry na YouTubie. Dlatego, że najwięcej filmów aktualnie z tej gry wrzucam. Naprawdę. I tutaj mamy Subaru. A czemu ty masz takie małe detale tego samochodu? Chyba za daleko od ciebie stoję, bo masz kwadratowe nadkola. Zobacz. A ci, co będą bliżej mnie, będą mieli takie chyba mniej kwadratowe te nadkola, nie? Tak. Obsułem ci samochód niskimi detalami Fordzy. Tutaj mamy Tsuru Taxi. Zmieniłeś tylko malowanie. Kurde, jakie wloty. O, fajnie wygląda. Tsuru w sumie pasuje zajebiście jako taksówka. Nie pomyślałem o tym. Chyba na świecie, bo mam taki program do zrzucania statystyk z YouTube'a i jestem najbardziej popularnym. Może nie najpopularniejszym, ale chodzi o to, że najwięcej filmów rzucam z... Jestem top kreatorem tematu Forza Horizon. O, w ten sposób, tak to się nazywa. Tutaj mamy Link CO. Jest napęd na tył, okej. Okay. To ma chyba w standardzie naprzód, tak? Są wydechy, więc są chińskie znaki. Fajnie to wygląda, powiem ci. Coś innego. Zajebiście, że ci Chińczycy takim solidnym krokiem wchodzą w świat motoryzacji. Podoba mi się to, bo będzie takie urozmaicenie, nie? A też te samochody no nie wyglądają tragicznie, bo wyglądają ładnie. Może gdzieś tam zapiszą się na karcie historii motoryzacji jako taki solidny producent. R32 albo 33, japońskie znaki. Czekaj, muszę później sprawdzić. Kurde, nigdy nie wiem, nie potrafię ich odróżnić. Kogo dzisiaj pozdrawiam? Dzisiaj nikogo. To nie jest tryb Fortnite. Tu jest Supra MK. O, ale fajne masz te kwiatki. Boku. Przypomina mi to malowanie z Undergrounda któregoś chyba. Tam też były takie kwiatki, tylko że nie było tyle detali, nie? Były cztery kwadraty na krzyż i to było malowanie w Undergroundzie. Tu mamy 350. Jaki fajny wilk z boku, zobacz. Spoko to wygląda. Wow. Czy to jest twoje autorskie malowanie? Bo tam był jakiś chyba nickname. I 92, tak? Ale nie, tu jest jakaś strona. I am crazy. Fajnie to wygląda. Do tego Nissana jest... O, masz ten zderzak, ale czy to jest body kit? Może to był właśnie ten taki przesadzony zderzak. Fajnie. Dobra. I tu mamy... Co my tu mamy? Toyota? Toyota czy Subaru właśnie? Kurde. Toyota, okej. Okay. Muszę ogarnąć sobie... Chyba takie samo Subaru jest. Muszę go znaleźć na licytacjach. Fajnie, ma tutaj smoka. O, masz smoka, okej. Okay. Fajnie. Rocket Bunny mamy body kit, pasuje świetnie. Mamy Lexusa LC500 chyba? Tak. To jest zajebiście drogie auto, ono chyba powyżej 500 000 kosztuje w rzeczywistości złotych. I no w tej cenie, powyżej tej ceny już sobie szukasz raczej Lambo, nie? A tu masz Lexusa. W rzeczywistości go widziałem w Chorwacji, rozwala łeb, ej. Naprawdę, fura jest przecudowna. Oczywiście bez bodykitu nawet jest zajebiście szeroka w rzeczywistości. A tu mamy Suprę, mamy w stylu anime. O, pierwsze w stylu anime, spoko chyba. Chociaż tu chyba mieliśmy tego wilka, też można powiedzieć, że w stylu anime, nie? Fani anime, dajcie znać. O, i też mamy wydechy tutaj z maski. Fajnie, różne napisy japońskie, właśnie.
Chciałbym sprawdzić, czy ktoś ma coś japońskiego, na przykład głupiego napisane na samochodzie i o tym nie wie. Na przykład niektórzy robią sobie te takie tatuaże, wiesz, jakieś tam japońskie albo chińskie znaki, nie wiedzą, co to znaczy, a to okazuje się, że to znaczy po japońsku, nie wiem, ser na przykład, albo samolot, nie? A ktoś myśli, że jest jakimś, wiesz, JDM manem. A tutaj mamy kolejne kwiatki, w sumie to jest sam motyw, co tutaj, a zupełnie inny samochód. Podobny motyw na pewno. 370. A, to nie jest zwykła 370, to jest w wersji Nismo. Dobra, i to chyba wszyscy, tak? Chyba wszystkich przejrzałem. Okej, okay, ustawiamy się do zdjęcia. Bardzo proszę jakoś ładnie się ustawić. Ja odpalam tryb zdjęciowy. Muszę mieć foty, bo kolekcjonuję. Kiedyś jak będę... jak będę starszy, będę miał wnuki, sobie usiądę na kanapie, wyciągnę album ze zdjęciami, pokażę mu, powiem tak, zobacz, tak kiedyś było. A nie teraz, te VR-y, podłączasz mózg do sieci i grasz. Kiedyś było tak i było zajebiście. Wy też będziecie już tatami, mamami i będziecie mieli swoje dzieci, ale teraz jest tak, jest zajebiście. O, czekaj, nie to chciałem zrobić. A, w sumie tak też mogę zrobić. Właśnie, możecie sobie przy okazji nabić... O Jezu, czekaj, to ja sobie tak zrobię. Złapię was wszystkich i sobie nabiję zdjęcia. I tak, tu jest morda smoka. Po tych łuskach lecimy dookoła. Zobaczcie, idealnie, mamy trasę driftową opitoloną. Znaczy po tych łuskach. Nie chodzi mi o to, żebyście jechali konkretnie po tych łuskach, tylko po prostu wzdłuż tych łusek na tym fragmencie drogi. Nie musi być po łuskach, nie? Bo te łuski są ustawione raz przy wewnętrznej stronie zakrętu, raz przy zewnętrznej. I tutaj jest koniec przy samej dupie. Tu jest ogon. I tu kończymy. O, przy tej kresce. Także chyba wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Zajebiście. I tutaj koniec jest. Myślę, że spoko. Jeden transfer tam wychodzi? Chyba jeden transfer, nie? Więc szybko myślę, że to ogarniemy. Tak sprawnie to pójdzie, nie? Tak, żeby każdy miał swój moment. Dobra, ja sobie stawiam tutaj mojego złoma. Gościu, ej, to jest moja też ulubiona część zlotów, jak przyjeżdża jakiś random i ma takie co tu się wyprawia? A tu taki wydupczony zlot w kosmos, nie? Gościu się ustawia za nami, ty. On myśli, że się wszyscy tak zgrali, wiesz, na ładne oczy, nie? Że nikt ze sobą nie gada, ani nic. Dobra, ej, fajnie się poustawialiście. Jestem ciekawy właśnie tego zielonego auta, jak sobie poradzi w drifcie. Nie robiłem go na drift, jestem ciekawy. Bartuś, zaczynaj, kiedy będziesz gotowy. O, ale to wygląda. Poszedł. Przy wewnętrznej trochę. Trochę na zewnętrzną idzie, okej. Okay. Najgorzej ma zawsze ostatni kierowca, bo już zobaczyliście możliwości wszystkich. Okej, okay, całkiem ładnie, kurde, jednym ślizgiem. Oceniamy na czacie. Jak poszło fazę Bartusiowi? Bartuś, fazę Bartuś. 8,5, 10, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9. Kurcze, wysokie noty. Aladdin 7,5, o kurde. Szurmi.pl. Startuj, kiedy będziesz gotowy, w swojej GR86 poszedł. O! Ole, rzucił! Jaki kąt! O kurde! Ile ty masz koni w tym aucie? On tylko lekko doda gazu samochód na zewnętrzną. Mało dymu było z tego wszystkiego, co? Trochę za mało dymu. Chyba chłop za dużo koni wpakował. Tak jakby napęd na 4 buty miał czy coś, nie? Jak go wywalało, oceniamy. 10, 8, 6, 9, 9. Podzielone zdania są. 7, 9, 4. Proszę bardzo, jak ostro. 10, 7, 8, 10, 2, 7, 8,5, 10.
10. No tak, sam sobie to oczywiście dajesz notę 10. Oczywiście, że tak. 7, 3, 10, 8,5, 1. O kurde, niedobrze. Aladdin, startuj, kiedy będziesz gotowy. Ciekawy, od początku widzowie zauważyli twój samochód jako coś wyjątkowego, że wygląda ciekawie z tym bodykitem i tak zrobiony ze smakiem. Poszedł. Wow, ale wywaliło go. Ładnie po zewnętrznej poszedł, pięknie. I tutaj też łapie się od razu zewnętrznej, jedzie po linii, wow! Wow! O kurde, ale czad! Ja bym tak nie pojechał, na pewno. Ty, ale wszystkie zewnętrzne te linie złapał. I tak doskonale jeszcze. Już tu widać, kto ćwiczył ten tor. Kurde, pięknie. Ole zrobił. Ej, dla mnie dycha. Dla mnie dycha, bo chłop normalnie tutaj idealnie poleciał. Jeszcze doskonale zrobiony samochód ze stylem. Co prawda nie mamy tutaj żadnych malowań, ale pasuje felga, bo mamy tutaj czerwone w środku, to taka trochę flaga japońska. 10, same dziesiątki, jedenastki, dziesiątki. Kurczę, to nie ma co czytać, zobaczcie co się dzieje na czacie. Dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki. 11, 10, 10, 10, 10, 9, 11. Za dużo, zabrakło skali, no. Za duże noty wystawiacie. Bardzo ładnie mu wyszło, trzeba przyznać. Świetna fura, świetne body, świetne umiejętności. I stanął blisko mnie i zobaczcie, dalej ma kwadratowe nadkola. Jak to tak? I kwadratowe wydechy. Co oni zrobili z tą grą? Następna osoba. O, tu się pobili. Kto będzie teraz jechał? Mati chyba, bo Bartosz już był. I zobaczcie ten smog tam w powietrzu. Chyba wam zaraz jeszcze jedną fotę zrobię. Czekaj, czekaj, ja zrobię wam jeszcze... O, dobra, pojechał, muszę go śledzić. Nie mogę już go przestać śledzić. Jedzie. Tsuru, słuchajcie, to ten nasz ulubiony samochód... O nie, przester się trafił. To ten nasz ulubiony samochód z... Trybu Fortnite. Mati. Jedzie taksówką Tsuru. Sam sobie chyba zrobię taksi. Kurkę. O, poszedł ładnie po zewnętrznej. Nice. Spoczka. Tam wkradł się przester, bo trzeba tak ostro wejść, nie? Mati pisze teraz wiadomość na czacie na bank. 7, 8, 8,5, 6 za drift, 10 za samochód. Aha, no tutaj podwójna ocena wyszła. 4, bo przester. 10, 8, 6, 7,5, 6, 10, 10, 7. Czekaj, ja zrobię wam fotę tutaj. To wygląda genialnie. To, o, właśnie, tego smoka chcę złapać. I ten zachód słońca, czy co to tam, czy to wschód? Wow. Ale będzie fota piękna. Pop folder zapełniony. Zapraszam Supra z kwiatami. Tam ma... Tadamczyk 13. Let's go. Startuj, kiedy będziesz gotowy. Tutaj na masce jeszcze ten kwiatek się pojawił. Poszedł. O nie, wszystko nam popsuje Ford. Dawaj, dymy, 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 dymy. Przy wewnętrznej tym razem. O, prawie się zderzył. Ani uciekł tutaj. O, nie poszło coś tutaj. Ja nie oceniam. Nie chcę się z tym potem źle czuć. Potem idę spać i zastanawiam się, a może on powinien dostać 8 albo 6. Nie tak ostro, że od razu 3. Więc ja nie oceniam, wy oceniacie. 8, 10, najlepszy drift. Tak, Mati, ty oczywiście najlepszy drift zrobiłeś. 8, 5, 7, 5, 3, 10, 3, 5, 7, 6, no gdzie uciekasz? Chodź tutaj. 10, 6 za brak dymu. No w sumie nie był to pokaz dymu, ostatnio robiliśmy pokaz dymu. Ja mam wrażenie, że to było wczoraj, to było tydzień temu. Dobra. Następna osoba to będzie... Szymek 99.pl. Startuj, kiedy będziesz gotowy. Ciekawe, jak napęd zrobił. Czy na przód, czy na cztery? Znaczy na tył, czy na cztery? Gdzie na przód? No można się tak pomylić. No co, wszyscy naraz jadą? Jakieś randomy, tak? Co się tu wyprawia? Popsuli go, kto tutaj tak? Hubert jest z nami? Nie, to nie Hubert. Husten. O nie. Dawaj jeszcze raz. Bo to się nie liczyło, on cię tam popsuł. Czekaj, gdzie on jest? Pojechał! Szymek, dawaj na start, bo coś tu nie tak było, on cię popchnął. No tandem zrobili, popsuli nam ziomeczka.
Widać było, że go popchnął. Nie no, nie mógł go popchnąć, nie jest w naszym konwoju, ale wiecie, no popchnął go. Zapraszam jeszcze kogoś, żeby randomów nie było, czyli Chlebciu, tak? Ej, robi się noc. Tu zaraz będzie klimat na stadionie, idealnie. Patrzcie na te chmury, jak wyglądają. Przecież to wygląda jak prawdziwe życie. Dobra, Szymek, jeszcze raz. Tam to się nie liczyło. Źle było. Popchnął cię. Let's go. Czy on ma napęd? Nie, no na tył zrobił. Dobrze. I cyk. Tutaj chwila zawahania na końcu bączek. A, coś tutaj jeszcze nie ma zgrania z autem. Jeszcze się dogrywają, jeszcze auto się tak dobrze nie słucha. Właśnie, te dwa typki tam jadą jakieś tandemy, nie? O, zobaczcie, jaka teraz pora się tu ładne zrobiła. Japoński klimat, coś jak japoński. Jeszcze neonów brakuje. Oceniamy. 10, 8, 8, 9 za samochód, 4 za drift. 8, 4, 8. Za wyprostowanie plus bączek, okej. 7, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 10, 8, 10. Ej, wysokie noty dajecie. Tak mi się wydaje, chyba. Dobra, następna osoba. Zetful Data. 9, 9, 8, 3. I S15 Sylwia. O, tutaj jakieś inne takie, inny start sobie wybrał. Dobra, nie ma problemu. Poszedł. O, nie pykło. Trema go zjadła. Ja wiem, że on potrafi, bo on już na zlotach był nie raz. Jedzie, poszedł. I zewnętrzna. O, dawaj. Zabrakło mocy. Dawaj. Dobrze jest. Ach, jakby to jeszcze tak pociągnął. Tutaj jeszcze zgrania z Sylwią nie ma. Ale było całkiem nieźle. Zabrakło tego zgrania, nie? Tutaj widać, że jakiś świeży tuning ziomek sobie zrobił. Znam to uczucie. Zrobisz sobie świeży tuning i nie idzie. I patrz, co ten typo tu robi. Patrz, jak fajnie wyglądają te światła z tego dymu, nie? Chłopie. I ten smog, zobaczcie. Wow. Też można takie foto zrobić, czekaj. Cyk. Fajnie to wygląda. Dobra, jakie noty? 6, 8, 10, 11, 1, 1, 1, a to ma być 1, 1, 1, okej, czyli jedynka. 10, 8, 9, 5, 9, 6, nie za mocny. No właśnie, ziomek zawsze robi dobre rzeczy. Moim zdaniem na obecną chwilę to Aladdin chyba najlepiej poleciał, co? Ten to kurde wszystkie zewnętrzne ładnie złapał. Następna osoba, czyli... Olivier w Lexusie. No na ciebie, ziomek, to liczę, że ty pokażesz, co potrafisz. Startuj. Tam jakieś grube rzeczy się pod maską dzieją. Jakaś V8 weszła. Taka niestandardowa, bo w standardzie też chyba jest, nie? Tam jakieś 7 litrów pod tą maską jest. No ale tutaj... Tu jeszcze trzeba zestroić auto. Jeszcze auto do zestrojenia jest zdecydowanie. Coś tutaj jeszcze... No, powrót wyglądał lepiej niż sam drift. Ale coś tutaj zgrania jeszcze nie było. Nie? Brakowało tu czegoś. 4, 10, 10, 9, 2... 8... 4 albo 3 nawet. 10, 9, 7... Lexus nie jest do driftowania, także trochę git, okej. Czekaj, co? Kto mnie tutaj chce? A, że chce to ktoś dołączyć do mojego konwoju. No way. Ty nie masz dobrego auta. Nie widzisz, że to jest klimat azjatycki? On nie widzi tego, bo... On nie wie. Dobrze, następna osoba. Szurmi.pl. A ty już nie byłeś? Chyba nie. Dobra, startuj, kiedy będziesz gotowy. To chyba standardowa pojemność w tym aucie. Tak brzmi. Tak, tutaj jest mniejszy silnik i on nie dał rady tak ładnie po zewnętrznych polecieć. Dlatego, że jest mniejsza pojemność i ciężej jest ten samochód tak poprowadzić ładnie. Mam go stunigowanego pod drift i nie jest tak łatwo właśnie lecieć po zewnętrznej. Brzmi jak blender, no trochę tak. Trochę tak. Oceniamy. 9,5. 10. 8. 8,5. 8, 8, 9, 10, 8, 8, 10, 6, 3.
No ten drift był taki, 6-8-8. Okej. Okay. Ostatnia osoba, czyli klasyk 59 w 370 Nismo. To nie jest zwykła 370. Poleciał. Wiesz co? Przez chwilę miałem wrażenie, że gościu na kierownicy leci. Bo bardzo płynny ten drift był. Ale teraz widzę, że już tak ostro skręca, więc chyba raczej na padzie. Ciekawe, czy ktoś tutaj w ogóle na moich zlotach gra na kierownicy. Przeważnie chyba na padzie, nie? No bo wiadomo, że łatwiej się gra i w ogóle jest tańszy, łatwiej dostępny pad niż kierownica. Kto by chciał mieć takiego grata wielkiego w mieszkaniu, nie? Oceniamy. 7, 9, 10, 10, 9,5, 7 za wyprostowanie. O, nawet nie zauważyłem. Nie zwróciłem uwagi, o może tak. 10, 7. Ja gram na kierownicy, o, szacuneczek. 2, 7, bo przerywa, 8, 6, 7, 8. No i wszyscy sobie przejechali. Fajnie, że wbiliście na zlot driftowy. Najlepiej moim zdaniem wypadł Aladdin w Subaru. Naprawdę bardzo ładnie to pocisnął dzisiaj. Super mu to wyszło. I ja bym tak nie poleciał nawet, dlatego że ciężko jest się tak pięknie przy tym utrzymać, przy zewnętrznej. No, MPV, tak, dokładnie. MVP raczej, czyli jak to było? MVP, MPV chyba się czyta. W każdym razie play of the game, o. Zrobił play of the game, czyli to jest play of the game, to jest FOG chyba, tak. Już wymyśliłem nowy akronim, znaczy stary. Dzięki wam za zlocik, że się ładnie tutaj zgraliście, muszę wyjść z drona niestety, bo Forza myśli, że wyszedłem z gry, że mnie nie ma. Spróbuję ja teraz przelecieć na koniec. Tak jak Aladdin, czyli po zewnętrznej dupą, jakoś tak, nie cisnął. O! Za mało gazu. No ty! Nie dałem rady, o widzisz. 2 na 10. Ale lipa. Ale nie. Dałem ciała, no. Ale fajnie to w nocy wygląda. Ja pierniczę. No. Ach, prawie wyszło tam. Ten pierwszy zakręt do dupy, nie? Patrz, ta para tutaj, te smoki. Super to zrobili. Ja cię nie mogę. Naprawdę. Sama przyjemność tutaj sobie śmigać. Drogi idealnie równe, tak jak powinno być. O, i tutaj są jeszcze te takie... Dawaj! Spróbujemy się wszyscy zmieścić tutaj na górę. To jest możliwe. Stanę przy barierce. Tej barierki nie da się rozwalić, więc... nie spadniemy. Nie wiem, czy... spróbuję jak najbardziej podjechać. Ciekawe, czy się zmieścimy. Wątpię. Nie ma szans. Ale będzie ciekawie, jak sobie tu fotę zrobimy. Podjedźcie maksymalnie do przodu. Ja już bardziej nie dam rady. Pakujemy się skład. Oliwier! O nie, Oliwier. Oliwier spada. Szymek, Mati. Kto tam jeszcze? Jeszcze jedna osoba. 11 osób jest łącznie, więc jeszcze jeden slot wypadałoby tutaj zapełnić. O nie, coś się z moim autem dzieje. Jeszcze jedna osoba tam wleci, ja robię zdjęcie. Dawaj, Bartuś. Dawaj na dach wskocz, czy coś. Dobra, a robię fotę. O! I to jest zlot! Ja pier... Fajnie to wygląda, co? Co, nie musi być zawsze idealnie pięknie? Cyk. Jeszcze od przodu trzeba. Szkoda, że tym aparatem nie można tak, wiesz, wyżej podle... A, można jednak. Ale fajnie tu wyszło, kurde. Zajebisty zlot dzisiaj. Trzeba przyznać. I nawet Chińczyki się pojawiły. Ale zaskoczony jestem, że nikt nie wziął... No, bo to jest płatny dodatek. O! To jest świetne auto. Doskonałe. Jak chcecie tam do niego więcej mocy wrzucać, to tylko napęd na 4 buty. Tutaj... ja go zrobiłem na drift, nie jest wymaksowany jeśli chodzi o moc, a nie da się go kontrolować. Jak zaciągasz ręczny, to odwraca się w drugą stronę. Jest za krótki do driftowania. Transfer? Nierealny. Nie wiem jak tu zrobić transfer. No trzeba by było mu faktycznie mocy odjąć. O, taki chrupek. Jedyne co z nim można zrobić, to... tak o, stajesz. Kurde, co za kosiarka. Mikser. Czy można go chrupnąć?
Na pewno można by było wjechać nim na pakę Forda Raptora. Jest tak mały. No nie jak Pilpe 50, tak? Ale jest na pewno to śmieszne auto. Próbowałem jakoś tam na drift zrobić, ale jest bardzo ciężko go utrzymać. Może powinienem jakiś inny tuning zrobić do niego, nie wiem. Kółeczka chyba 12-calowe jak od taczki. Straszne jest to auto. Dobra, moi drodzy, dzięki wam, że byliście na dzisiejszym zlocie. Fajnie się tutaj wdupczyliśmy na ten podest. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.